Ale tutaj, mówiąc o koronawirusie, warto powiedzieć, co się stało w Tajwanie. Tak? Oni mają bardzo mało zgonów i ludzi zarażonych, a właściwie są w takiej odległości jak z Wrocławia do Poznania. Czemu tak się stało? Oczywiście już przeszli pewne rzeczy wcześniej z epidemiami, które wychodziły z Chin, bo jak wiecie, nie jest to pierwsza, która wyszła z Chin i dlatego to nas zastanawia, dlaczego tak jest. Ale oni już przeszli pewną szkołę i co zrobili? Wszystko zamknęli już na samym początku. Jak tylko się dowiedzieli, że tam dochodzi do epidemii, oni zamknęli wszystko i wszystko kontrolowali. Dlatego warto się uczyć i zastanawiać, jak patrzeć na wschód, ale przede wszystkim musimy obserwować, co się tam dzieje. I can tell you that I'm shaking hands continuously. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody. You'll be pleased to know, and I continue to shake hands. The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades. You must stay at home, because the critical thing we must do to stop the disease spreading between households